Karolina, ja chciałabym Ci przede wszystkim serdecznie pogratulować, bo wiem, że na Twojej rączce pojawił się piękny pierścionek. My tu zaraz zrobimy zooma do kamery. No ale przede wszystkim, jak Ty się czujesz jako narzeczona? Wiesz co, powiem Ci, że jakby to jest wspaniałe uczucie. Emocje dalej nie opadły tak naprawdę, bo jakby, wiesz, ja jestem w szoku. Dopiero wylądowałam w Polsce, dzisiaj. A przyszłam tutaj, dopiero co to się wydarzyło. Nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji. Też nie wiedziałam, jak zareaguję. Jakby jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi chyba w tym momencie i naprawdę jestem zakochana i wdzięczna za to, że mam tak wspaniałą osobę przy boku. Bo jakby to, że Roger jest przystojny i wszyscy to pewnie już zauważyli, to jedno, znaczy moim zdaniem, bo po prostu to jest mężczyzna mojego życia i on mi się najbardziej podoba. Natomiast to, jaki jest od środka, to jest wyjątkowe, dlatego że jest to mężczyzna, który mega się troszczy, zawsze mi pomaga, no jest po prostu wspaniałym człowiekiem i cieszę się, że właśnie z nim spędzę resztę moich dni. A powiedz mi, czy te zaręczyny były dla Ciebie zaskoczeniem, czy Ty być może przeczuwałaś, że wyjazd, wakacje... A co ty? Ja byłam tak zaskoczona, że nie wiedziałam, w którą stronę patrzeć. Jak on się mnie zapytał, to ja w ogóle, ja byłam w takim szoku, że on się nawet zapytał, no to odpowiesz? No tak, tak. Więc jakby rzeczywiście... Powiedziałaś tak. Ja powiedziałam tak. I said yes. I said yes, ale wiesz co, powiem Ci tak, że nawet do teraz widać, że jestem tak podekscytowana, w takim szoku. No wiesz, to się stało 10 dni temu, a ja dalej to przeżywam, jakby to było właśnie teraz, nie? Jakby, no nie wiem, po prostu... Wspaniały czas i życzę takiego czasu każdej kobiecie. Dla nas, dla mediów, dla dziennikarzy te zaręczyny były sporym zaskoczeniem, bo z tego co my wiemy, to ten związek nie trwa zbyt długo. Wiesz co, ja po moich doświadczeniach też się nie ujawniałam od razu, jeśli chodzi o moje życie prywatne. Wiele z moich obserwujących zawsze się pytało, a jak tam twoje życie prywatne? Ja wymijałam te pytania, więc to tak naprawdę, wiesz, to co jest za zamkniętymi drzwiami, to jest za zamkniętymi drzwiami. A my z Rogerem, no, planujemy wielkie rzeczy.